Cześć, witam was, Kasmar Test. Dzisiejsza recenzja jest sponsorowana przez firmę Hama. Myślę, że już wielu z was zna tą markę. Jest to niemiecki producent oraz dystrybutor akcesoriów oraz sprzętu elektronicznego. Działa na rynku już prawie 100 lat, więc myślę, że jest to bardzo rozpoznawalna marka. No i właśnie dzisiaj udostępniła nam do recenzji dwa bardzo ciekawe urządzenia, a mianowicie głośnik mobilny. Jest to Pipe 2.0 o bardzo dobrych parametrach oraz smartwatch Fitwatch 5910, tutaj w dwóch wersjach kolorystycznej, wersji czarnej oraz wersji tutaj takiej różowej. I również o tych zegarkach będę chciał wam nieco więcej powiedzieć podczas dzisiejszej recenzji. Teraz przejdźmy sobie do naszych już Fitwatch 5910 i teraz zobaczcie, jak te zegarki się prezentują. Tu jest ta wersja czarna, tu jest ta wersja różowa. Myślę, że obie te wersje kolorystyczne przypadną wam do gustu. I teraz jeszcze zobaczcie sobie, jak ten zegarek się prezentuje na ręce. To jest ta wersja czarna. No myślę, że całkiem nieźle. Pasek jest miękki, wygodny, no i przede wszystkim zapinany. Tutaj to takie klasyczne zapięcie, dzięki czemu nie ma obawy, że nam gdzieś się ten zegarek spadnie, gdzieś zginie podczas jakiejś aktywności sportowej, szczególnie jeżeli na przykład chcielibyście w takim zegarku pływać gdzieś na basenie. Ok, jak widzicie teraz, sam wyświetlacz jest mniejszy niż koperta zegarka, natomiast mieści się na nim tutaj bardzo dużo informacji, jest przede wszystkim bardzo też czytelny, dobrze też wyglądają tutaj kolory na tym wyświetlaczu. Też nie możemy tutaj narzekać na jakieś kąty widzenia, więc pod tym względem myślę, że również ok. Koperta, jak producent tutaj podaje, wykonana ze stali nierdzewnej, tutaj jakieś tworzywo sztuczne również. Sensory od spodu odnośnie pomiaru naszego tętna. No i te piny do ładowania baterii. Ta ładowarka, ten przewód do ładowania magnetyczny, wystarczy, że przyłożymy do zegarka, przyciąga się automatycznie. No i w ten sposób sobie możemy go ładować. Pasek jest wymienny, jak widzicie. Możemy go bez problemu sobie wypiąć, wymieniać takie paski, więc z tym też nie będzie problemu. No i jeden przycisk mechaniczny do tutaj zarządzania tym zegarkiem. Podobnie wygląda to, jeżeli chodzi o ten drugi smartwatch. Oba zegarki, oprócz tej wersji kolorystycznej, niczym się nie różnią. Teraz sobie może przejdźmy do funkcji tego zegarka. Zaczynamy jak zwykle od tutaj tej tarczy głównej. To jest nasz główny ekran, główna tarcza. Jeżeli przytrzymacie sobie nieco dłużej, to możemy tu sobie wybierać jakieś inne tarcze, które są wgrane do tego zegarka. Tak naprawdę są cztery tarcze domyślnie wgrane. Pozostałe tarcze są dostępne z poziomu aplikacji mobilnej, którą wam za chwileczkę też pokażę. I teraz jeżeli chodzi o informacje, od góry mamy poziom ładowania baterii, godzina, tętno, spalone kalorie oraz tutaj przebyte kroki. No i teraz pociągając belkę od góry do dołu mamy dostęp do powiadomień. Jak widzicie, przychodzą nam powiadomienia z aplikacji mailowych, natomiast oczywiście są to tutaj tylko tytuły maili. Jak widzicie, dość czytelne powiadomienia, każde powiadomienie możemy sobie tutaj usunąć z wiadomości. Powrót do poprzedniego okna poprzez tutaj ten przycisk mechaniczny. No i teraz pociągając belkę od dołu do góry możemy sobie sprawdzić naszą aktywność w dniu dzisiejszym, ile kroków wykonaliśmy, jaki mieliśmy założony limit, również jaki dystans przebyliśmy. No i tutaj mamy spalone kalorie, to nam się nie wyświetliła informacja, natomiast tutaj w podsumowaniu dzisiejszego dnia, zobaczcie, mamy wszystkie te informacje już dostępne i możemy zobaczyć, ile przeszliśmy kroków, jaki dystans, ile spaliliśmy kalorii, więc myślę, że takie bardzo przydatne informacje. Ok, teraz przechodząc sobie tutaj od prawej krawędzi do lewej, mamy dostęp do naszych aktywności fizycznych. Pamiętajcie, że zegarek ma wbudowany GPS i z wykorzystaniem tego GPS mamy na przykład dostęp do kolarstwa na drodze. Tutaj mamy na drugim ekranie chodzenie, bieganie na dworze oraz wędrówka. Pozostałe tutaj te aplikacje sportowe to są już tradycyjne bez GPS-u i tu mamy wiosła, mamy chodzenie, mamy też bieganie, no i na pierwszym ekranie było jeszcze pływanie w basenie. Jeżeli sobie uruchomimy jakikolwiek tryb, rozpoczyna się odliczanie, no i w tym momencie rozpoczynamy naszą aktywność fizyczną, czyli jest mierzone nasze tętno, spalone kalorie, czas naszego treningu, no i też
Mamy tutaj dodatkowe okna, gdzie możemy też sprawdzać sobie prędkość naszego treningu, dystanse. Możemy sobie też sprawdzać na mapie pozycjonowanie GPS, jak widzicie. I też z pozycji treningu możemy zarządzać naszym odtwarzaczem muzycznym w telefonie, czyli zmieniać utwory, zatrzymywać takie utwory, więc też myślę, że przydatne rozwiązanie. Teraz jeżeli chodzi o pozostałe tryby dostępne w tym zegarku, to mamy pomiar tętna, mamy też pomiar relaksu, możemy tutaj takie ćwiczenia odprężające sobie wykonać. Dostęp do budzika, natomiast te budziki musimy ustawiać z pozycji telefonu, nie możemy ustawić ich z pozycji samego zegarka. Sterowanie muzyką, podobnie jak w trybie sportowym, czyli możemy zmieniać utwory, zatrzymywać i wznawiać takie utwory. Następnie mamy timer, w którym znajdziemy dwie funkcje. Funkcję stopera, gdzie będziemy sobie mogli tutaj korzystać z takiego klasycznego stopera, zatrzymywać, wznawiać tutaj pomiary. Oraz mamy timer, gdzie możemy sobie ustawić odliczanie czasu. Myślę, że takie również przydatne funkcje, jeżeli chodzi o zegarek sportowy. Pogoda, gdzie będziemy mogli sobie sprawdzić pogodę na tutaj najbliższe dni. Głównie tylko temperatura najniższa, najwyższa, czyli te podstawowe informacje. No i mamy tutaj nasze ostatnie czynności, nasze aktywności, które możemy sobie tutaj sprawdzić. Na przykład tutaj 4 czerwca był tutaj chłód na dworze. Możemy zobaczyć, ile przeszliśmy kroków, jaki dystans, ile kalorii spaliliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie nasze ćwiczenia są tutaj zapisywane. Również są zapisywane w aplikacji mobilnej, do której sobie za moment już przejdziemy. I ostatnia funkcja to są ustawienia. I tutaj możemy zarządzać naszym ekranem głównym, czyli też wybierać sobie te tarcze. Możemy regulować jasność wyświetlacza i tutaj jak widać są 3 poziomy do wyboru. Nie ma tutaj automatycznego ustawienia jasności, robimy to sobie ręcznie. Mamy informację o urządzeniu, czyli adres MAC. No i możemy wyłączyć urządzenie lub też usunąć wszystkie dane użytkownika. Jeżeli teraz przejdziemy sobie od lewej krawędzi do prawej, to jak widzicie mamy tutaj tryb wybudzania wyświetlacza poprzez poruszanie ręką. Następnie mamy włączenie lub wyłączenie ciągłego pomiaru naszego tętna. To oczywiście wpływa na żywotność baterii. Możemy włączyć tryb nocny, czyli nie przeszkadzać, lub też odszukać nasz telefon, jeżeli byśmy go zgubili, a był w zasięgu około 10 metrów, ponieważ taki jest zasięg Bluetooth, to będziemy mogli sobie go łatwo wyszukać. I tak naprawdę to są wszystkie funkcje dostępne w tym zegarku. Teraz sobie przejdźmy do aplikacji mobilnej. Aplikacja nazywa się Hama Fit Pro, możecie ją pobrać ze sklepu Google Play lub też App Store. I teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o tę aplikację, również jest w języku polskim. Mamy tutaj 4 główne zakładki. Może zaczniemy tu sobie od tej prawej strony, czyli tutaj sobie ustalamy jakieś cele, jakie chcemy zrealizować, czyli na przykład ile kroków chcemy pokonać, jak długo chcemy spać, jaka waga docelowa nas interesuje, ile kalorii mamy spalać. Następnie mamy dane użytkownika, czyli uzupełniamy nasz wzrost, wagę, wiek i tak dalej. Ustawienia systemowe, gdzie wybieramy na przykład jednostki i miar, kolejność dni tygodnia i tak dalej. Tutaj myślę, że nie trzeba niczego więcej pokazywać. Więc przejdźmy sobie do zakładki urządzenie i teraz w tej zakładce mamy wszystkie ustawienia tak naprawdę odnośnie komunikacji zegarka z telefonem, ponieważ tutaj właśnie możemy włączyć sobie powiadomienia o połączeniach. Jeżeli ktoś do nas zadzwoni, to oczywiście będziemy to mogli sobie zobaczyć na wyświetlaczu zegarka. Również mamy te ustawienia odnośnie przypomnienia o ruchu, jeżeli zbyt długo siedzimy, czy też potrzebujemy przypomnieć o jakiejś tutaj aktywności, którą musimy wykonać, to możemy to też sobie tutaj uruchomić. Ustawienia tych budzików, alarmów, o których Wam wspominałem, czyli z tej pozycji. Powiadomienia, możemy je włączyć, wyłączyć i powiadomienia mogą przychodzić z takich aplikacji jak kalendarz, jak tutaj poczta e-mail, SMS-y, Instagram, Gmail oraz YouTube. Niestety nie możemy sobie tutaj jakichś innych aplikacji na chwilę obecną dodać, więc na przykład mi tutaj brakuje nieco powiadomień na przykład z aplikacji Messenger, natomiast jak widzieliście, aplikacje z Gmaila czy z SMS-ów przychodzą bezproblemowo na ten zegarek i możemy sobie je odczytywać. Mamy tutaj też możliwość właśnie sterowania muzyką i tutaj mamy aplikacje, które będziemy chcieli używać na telefonie i sterować właśnie zegarkiem tymi aplikacjami. Pomiar tętna może być właśnie automatyczny lub też ręczny, możemy to właśnie z aplikacji włączyć, wyłączyć. No i tutaj mamy jeszcze przełącznik ćwiczeń, czyli jeżeli zegarek wykryje sam jakąś naszą aktywność fizyczną, to automatycznie może
uruchomić nam tutaj ten tryb sportowy i zapisywać nasze osiągnięcia. Uruchomienie ekranu poprzez poruszenie ręką. Mamy tu jeszcze cykle menstruacyjne dla kobiet. No i inne ustawienia, gdzie właśnie sobie uruchamiamy na przykład tą prognozę pogody. Wybieramy język tutaj w telefonie, jaki ma być dostępny. No i są też strefy tętna, czyli możemy sobie ustawić na przykład jakieś alarmy, że jeżeli tętno będzie zbyt niskie lub też zbyt wysokie, to będziemy takie powiadomienia otrzymywali. Ok, teraz przejdźmy sobie do tych pierwszych zakładek, czyli tak było zakładka start, gdzie mamy tutaj bardzo łatwo przekazane graficznie nasze aktywności fizyczne i to Wam chciałem tutaj głównie teraz pokazać. Czyli mamy pokazane, ile pokonaliśmy kroków w danym dniu w formie takiej wykresu kołowego lub też jeżeli sobie naciśniemy na ten wykres, będzie tutaj wykres słupkowy z podziałem na poszczególne godziny, w jakich godzinach, jaka nasza aktywność była, jak ona wyglądała. I mamy też informację, ile spaliliśmy kalorii, jaki przebyliśmy dystans oraz jak długi był czas naszej aktywności fizycznej. Jeżeli korzystaliśmy z jakichś tutaj trybów sportowych, na przykład spacer na zewnątrz, to zobaczcie, mamy tutaj informację wraz z mapą, z wykorzystaniem GPS-u. Możemy zobaczyć, gdzie się poruszaliśmy, po jakich ulicach, jak ten nasz spacer wyglądał, więc mamy tutaj pełną analizę i też w takiej analizie tego naszego ćwiczenia, jak widzicie, mamy ile kroków pokonaliśmy, jaka była nasza prędkość, zużycie energii, jak widzicie, średnia prędkość, średnie tętno, mamy też wykresy tutaj tętna, jak to wyglądało podczas takiego ćwiczenia aktywności, czyli bardzo dużo informacji odnośnie naszego treningu, naszej aktywności fizycznej na zewnątrz, więc nie musimy nosić ze sobą telefonu, możemy biegać, chodzić się tylko samym zegarkiem z włączonym trybem właśnie GPS, no i mieć później całą analizę wraz z mapą naszej trasy, jaką przebyliśmy, więc ta analiza myślę, że jak najbardziej ok. Oczywiście, jeżeli monitorujecie sen, to możecie też sobie sprawdzać Waszą aktywność podczas snu, jaki ten sen był głęboki czy też płytki, no i też analiza tętna, jeżeli była ustawiona funkcja monitorowania całodobowego, to tutaj będziecie mieć też takie wyniki. Zakładka info, to są takie statystyki dzienne. Zobaczcie mapy, ile w danym dniu przeszliśmy kroków, jaka była nasza aktywność, ile też spalaliśmy kalorii oraz jaki był przebyty przez nas dystans. Tyle odnośnie funkcji samego zegarka oraz aplikacji mobilnej. Jeżeli szukacie niedrogiego zegarka z GPS-em, tak żeby można było z nim biegać, uprawiać jakieś aktywności fizyczne na zewnątrz i mieć tutaj pełen monitoring wraz tutaj z wyrysowaniem trasy naszego treningu, no to myślę, że tutaj jak najbardziej Hama Fit Watch 5910 może być bardzo ciekawą propozycją. No i teraz na koniec jeszcze chciałem pokazać jedną rzecz, jeżeli mamy głośnik Bluetooth, mamy smartwatcha, oba urządzenia są sparowane z naszym telefonem, to możemy na przykład zarządzać muzyką bezpośrednio z naszego zegarka. Zobaczcie, jest to sterowanie muzyką, aplikacja YouTube, odtwarzamy za pomocą zegarka i jak słyszycie, głośnik nam gra, muzyka się odtwarza. Możemy oczywiście w każdej chwili zatrzymać odtwarzanie, wznowić go ponownie. Możemy też, zauważcie, zmieniać utwory w aplikacji YouTube i też bez problemu tutaj sobie, jak widać, sterujemy. Czyli jak widzicie, takie połączenie, taki zestaw świetnie się sprawdza, no i pozwala nam bardzo łatwo zarządzać naszym telefonem, naszą muzyką w każdych warunkach. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!